Siostry i bracia, każdego dnia do naszych uszu docierają różnego rodzaju słowa. Te słowa są wypowiadane przez naszych bliskich, przez znajomych, przyjaciół. Te słowa słyszymy z ust osób, które spotykamy na drogach codzienności. Te słowa też docierają do nas poprzez środki masowego przekazu, poprzez radio i poprzez telewizję. Trzeba powiedzieć, że te ludzkie słowa są bardzo różne. Niektóre przynoszą dobre wiadomości, ale często bywa tak, że przynoszą także złe wiadomości. Może nawet gdy słuchamy słów biegnących ze środków masowego przekazu, to tych złych wiadomości jest więcej. I te słowa ludzkie często budzą w nas bardzo różne odczucia, bardzo różne emocje, czasem dezorientację, czasem zdenerwowanie, czasem jakąś irytację, czasem złość. Tak to jest z tymi ludzkimi słowami. Niosą dobre wiadomości, ale nierzadko, a może nawet częściej, wiadomości złe. Jest jednak takie słowo, które niesie tylko dobre wiadomości, które samo w sobie jest dobrą wiadomością. Tym słowem jest słowo Boga. Dzisiaj Kościół zaprasza nas, żebyśmy z wdzięcznością uświadomili sobie, jak to dobrze, że to Słowo Boże jest nam ciągle dawane w niedzielę Słowa Bożego, którą obchodzimy. I byśmy z wdzięcznością to Słowo przyjmowali zawsze jako Słowo dobrej nowiny dla nas. Nawet jeśli Słowo Boga jest Słowem wymagającym, to jest to Słowo dobrej nowiny dla nas. Słowo, które jest wyrazem troski o nas, Bożej miłości do każdej i każdego z nas. Także to słowo, które usłyszeliśmy dzisiaj, jest słowem dobrej nowiny. A jest to słowo szczególne, bo w dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy zdanie, które Jezus wypowiedział na początku swojej publicznej działalności. Rozpoczynamy lekturę Ewangelii Świętego Marka teraz w okresie, w ciągu roku, w okresie zwykłym. I dzisiaj Marek przytacza pierwsze słowa wypowiedziane na początku publicznej działalności, pierwsze publiczne słowa Pana Jezusa. To są słowa dziś skierowane do nas. I to jest słowo dobrej nowiny. Jezus mówi kiedyś do swoich słuchaczy, dziś do nas, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Jaką dobrą nowinę niesie nam to zdanie? Po pierwsze, to zdanie mówi nam, że Bóg jest bliski, że Bóg jest tuż przy nas ciągle. Czas się wypełnił, mówi Jezus, bliskie jest Królestwo Boże. Pod tym pojęciem Królestwo Boże nie kryje się jakaś abstrakcyjna rzeczywistość, ale kryje się sam Jezus Chrystus. Bóg, który stał się człowiekiem po to, żeby być blisko każdej i każdego z nas. Żeby być obecnym w naszym życiu. My ciągle wpatrujemy się w żłóbek, zachowując tą tradycję zachowywania żłóbka do 2 lutego i ciągle żłóbek nam to uświadamia. Bóg stał się bliskim. Chce i jest obok nas. Naprawdę Jezus nie izoluje się od naszego życia, nie odwraca się od nas, nie jest tym, który stwarza dystans, ale jest tuż przy nas, niezależnie od tego, czy czujemy to, czy nie. Niezależnie od tego, czy nasze życie jest święte, czy jest grzeszne, czy jest nam dobrze, czy przeżywamy trudności. Jezus jest blisko. Bóg jest blisko. Jest blisko nie jako byle kto, ale jako Zbawiciel. Jako ten, który ma moc przemienić naszą ciemność w jasność. Ten, który ma moc przemienić nasz bałagan w porządek. Ten, który ma moc wyzwolić nas z lęku, który przeżywamy i dać nam nadzieję. Ten, który ma moc wyzwolić nas z grzechu,
uczynić nas tymi, którzy żyją jako dzieci Boże. Jest bliskim Zbawicielem, który ma moc uwolnić nas z jarzma śmierci, wobec której jesteśmy bezradni. To jest dobra nowina, siostry i bracia. Bóg jest blisko, jako nasz Zbawiciel i pragnie, żebyśmy ten dar zbawienia przyjmowali. To jest pierwsza dobra nowina, którą przynosi nam to pierwsze zdanie wypowiedziane przez Pana Jezusa. Po drugie, Pan Jezus mówi, nawracajcie się. To wezwanie do nawrócenia jest także dobrą nowiną. Bo Jezus mówi, że nawrócenie jest możliwe. Jeśli nas przynagla do tego, żebyśmy się nawracali, to mówi, uwierz, że nawrócenie jest możliwe w Twoim życiu, że zmiana jest możliwa. My czasem mamy co do tego wątpliwości, że zmiana, że nawrócenie w naszym życiu jest możliwe. Bo gimnastykujemy się czasem bardzo mocno, bazując na własnych siłach. No i widzimy, że marnie to nasze nawrócenie wychodzi, ta zmiana. Dlaczego Jezus mówi, że nawrócenie jest możliwe? Dlatego, że On inaczej rozumie nawrócenie, niż czasem my to mamy poukładane w naszych głowach. Bo my sobie myślimy tak, muszę, jeśli zobaczyłem, że idę niewłaściwą drogą, zdać sobie z tego sprawę, sprężyć się, zmienić kierunek i wejść na właściwą drogę. I jeśli wejdę na właściwą drogę, no to w nagrodę otrzymam tą łaskę zbawienia od Chrystusa. Myślimy sobie, nawrócenie jest po to, żeby otrzymać zbawienie. Zbawienie jest owocem nawrócenia. A Pan Jezus mówi zupełnie inaczej. Mówi, że nawrócenie jest owocem zbawienia. To znaczy, że On najpierw za darmo ofiarowuje nam swoją łaskę. Jeśli my tą łaskę przyjmiemy, to wtedy się nawrócimy. Wtedy dokona się zmiana. Kluczowe zatem w nawróceniu jest zwrócenie się do Chrystusa. Jest zrobienie takiego skoku w Jego kierunku. I później, dzięki przyjęciu Jego łaski, Jego obecności w naszym życiu, właśnie tych darów, które On ma w swoim ręku, dokonuje się w naszym życiu zmiany. To jest dobra nowina, siostry i bracia, że to właśnie wygląda tak, że nie jesteśmy zdani na własne siły, że nie jesteśmy zdani na siebie, ale że Chrystus robi pierwszy krok w naszym kierunku. Nie my robimy pierwszy krok, ale On robi pierwszy krok w naszym kierunku. Natomiast należy przyjąć ten pierwszy krok i dzięki Jego darom starać się, współpracując o zmianę. Tak dokonuje się nawrócenie. To jest dobra nowina z dzisiejszej Ewangelii druga. I trzeci wymiar dobrej nowiny mówi o tym, jak dokonać tego skoku w kierunku Chrystusa. Właśnie po to, żeby otworzyć się na te dary, które przynosi On i żeby nawrócenie dokonało się w naszym życiu. Ten skok polega na wierze. Jezus mówi, nawracajcie się i wierzcie. To są dwie nieodłączne rzeczywistości. Można powiedzieć, że pierwszym krokiem ku nawróceniu jest właśnie wiara w Jezusa Chrystusa. Ta wiara to jest akt zaufania przede wszystkim. Nie jakiś akt, który w głowie się dzieje, ale jest to pewna decyzja powierzenia naszej słabości, tego, z czym sobie nie radzimy, poczynając od naszego grzechu, Jezusowi, który jest Zbawicielem. O tym akcie w pewnym opowiadaniu pisał taki francuski poeta z przełomu XIX i XX wieku, Charles Péguy. Próbował oddać ten akt wiary, istotę tego aktu wiary w takim opowiadaniu o pewnej rodzinie,
mężczyźnie i kobiecie, którzy byli rodzicami, którzy cieszyli się trójką dzieci i któregoś dnia niestety te dzieci zachorowały. Lekarze zaczynali być bezradni wobec tej choroby i rodzice byli coraz to bardziej zdesperowani. Kobieta, żona przeżywała cały wachlarz emocji, doświadczając bezsilności wobec tej sytuacji i martwiąc się o swoje dzieci. Mąż jednak postanowił zadziałać i zdecydować się na bardzo odważny, desperacki w pewnym sensie krok. Któregoś dnia w tej sytuacji choroby poszedł do kościoła, biorąc swoje dzieci na ręce. I jak pisze w tym opowiadaniu Charles Peggy, stanął przed figurą Matki Bożej. Bardzo spokojnie dzieci złożył w ręce Matki Bożej i powiedział: oddaję ci moje dzieci. Zajmij się teraz tymi dziećmi ty. Ja już ich nie chcę. A teraz odwracam się na pięcie i odchodzę bardzo szybko, zmykam, żebyś mi czasem moich dzieci nie oddała. Od tego momentu nastąpiła zmiana. Dzieci zaczęły wracać do zdrowia i wyzdrowiały. Po śmierci tego pisarza, Charlesa Peggy, jego najbliżsi ujawnili, że to opowiadanie było oparte na jego doświadczeniu. Że w którymś momencie życia rzeczywiście doświadczył wraz ze swoją małżonką choroby najbliższych, choroby dzieci. No i oczywiście nie poszedł pod figurę Matki Bożej, dosłownie z dziećmi włożył w ręce figury dzieci, ale odbył pielgrzymkę pieszą z Paryża do Chartres i tam w akcie duchowego oddania powierzył Najświętszej Maryi Pannie dzieci. Akt duchowego zawierzenia w całkowitej bezradności. To był ten akt wiary Charlesa Peggy. I my możemy, siostry i bracia, taki akt wiary zrealizować w naszym życiu. Przychodząc nie tyle z chorymi dziećmi, ale z różnymi chorobami, które mamy w sobie. Z chorobą naszego grzechu, z chorobą bezradności wobec różnych sytuacji, z którymi sobie nie radzimy. Z chorobą różnych doświadczeń, wobec których stajemy bezradni. I możemy przyjść pod krzyż Pana Jezusa, złożyć w Jego ręce te nasze grzechy, nasze sytuacje, z których doświadczamy trudności. Mówiąc szczerze, Ty wziąłeś grzechy wszystkich ludzi na siebie. Ty wziąłeś wszystkie trudne sytuacje na siebie. Weź i mój grzech, weź i moją sytuację, z którą sobie nie radzę. Oddaję to wszystko Tobie, a teraz odwracam się na pięcie i odchodzę, żebyś mi czasem tego nie oddał. Ten akt wiary, drogie siostry i bracia, to jest ten skok w kierunku Pana Jezusa, który jest blisko, który jest Zbawicielem. Ten skok jest możliwy, skok wiary dla każdej i każdego z nas. I to jest także dobra nowina, którą przynosi nam dzisiejsze Boże Słowo, dzisiejsze pierwsze zdanie z publicznej działalności wypowiedziane przez Jezusa. Dziękujmy za to Słowo dobrej nowiny, wsłuchujmy się w to Słowo i żyjmy tym Słowem po to, żeby móc doświadczać bliskości Jezusa i zmiany, nawrócenia w naszym życiu, które jest możliwe. Jest możliwe dzięki wierze, która także jest możliwa i w naszym życiu. Amen.